Witajcie, zapraszam na niezwykle ciekawą rozmowę o pasji, jaką jest motoryzacja, z właścicielem jedynego w Polsce salonu marek takich jak Morgan, Caterham i Ariel. Relacje z otwarcia znajdziecie na naszym drugim kanale Test & Drive. Link zamieszczam w opisie. A dzięki Waszym subskrypcjom, lajkom i komentarzom więcej osób będzie mogło zapoznać się z naszymi materiałami, być może odkryć swoją pasję i uczynić swoje życie zawodowe naprawdę fascynującym. Zachęcam do klikania. Zaryzykowałem, sprzedałem wszystko, co miałem, tak zwaną ojcowiznę. Jestem najbardziej zakręconym dealerem. Mój ojciec był mistrzem Polski w pojazdach zabytkowych. Pasja to jest wieczna nauka. Dzisiaj gościmy w małej miejscowości pod Poznaniem. Mamy wielki, piękny salon i człowieka o wielkim sercu i pasji do motoryzacji. Jest z nami pan Bartosz Cieluch. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Proszę powiedzieć, skąd u pana pasja do motoryzacji? Znaczy, to jest tak, że tego się nie nabiera z dnia na dzień. Ja całą tą pasję, całe moje dzieciństwo zbierałem po ojcu, który miał stare samochody przedwojenne. Jego ojciec też zbierał już w latach 60. pojazdy zabytkowe, więc jakby sytuacja, w której ja, wyrastając w domu, w którym w garażu jest pełno starych samochodów, są ludzie, którzy się tym zajmują, bo mieliśmy te możliwości w latach 70. i 80., że byli ludzie dedykowani tylko w firmie do starych samochodów. Miałem olbrzymie szczęście, że mój tata odbierał mnie ze szkoły podstawowej z pierwszej, drugiej klasy Peugeotem z 1930 roku. I jakby to spowodowało, że zapałałem taką miłością do aut przedwojennych głównie. I to jest moja największa pasja. Natomiast skąd Morgan, Caterham, Ariel, tak? Ponieważ jak dzisiaj pamiętam sytuację, w której mój ojciec wiózł mnie samochodem, tym Peugeotem właśnie, bo to był pierwszy auto, jaki on odrestaurował, tak naprawdę od A do Z. I on mówi: Bartek, pamiętaj jedną rzecz. Każde auto, które ma lampy na wierzchu, zawsze będzie zwracać uwagę na siebie. To prawda. I to się do dzisiaj sprawdza. To tak. Mamy w Caterhamie, mamy w Arielu i po części w Morganie. Natomiast stary samochód i jakby to wszystko, co otacza to auto, te auta też były masowo robione przed wojną. Ale dziesiątki lat, kiedy to auto istnieje na świecie, to są dziesiątki ludzi, którzy przewinęli się przez sam samochód. Mechaników, właścicieli, pasjonatów i ludzi, którzy w jakiś sposób zmieniają i modyfikują ten samochód. I dużo tych samochodów trzeba odbudowywać, przerabiać. I myślę jakby z perspektywy czasu, bo to, co w tej chwili robię, gdzieś tam zachorowałem jako dziecko, młody chłopak, jeszcze nie miałem prawa jazdy, kombinowaliśmy, bo nie było pieniędzy, był zupełnie inny system. Mówię, anegdot mogę tutaj przytoczyć bardzo dużo, gdzie jeżdżąc Fordem T ojca po targach, zbierałem pieniądze na pierwszą replikę Lotusa 7 na Westfielda w 95 roku. I w ogóle historia była taka, że podeszła do mnie taka bardzo starsza pani i mówi: wie pan co, bo mój ojciec przed wojną miał w Poznaniu Minerwę, bardzo nietypowy samochód. I jakoś tak przez przypadek 12 lat temu, 13 lat temu, tutaj stoi kawałek ramy auta sprowadzonego z Australii, a będącego w Belgii, kupiłem Minerwę właśnie, więc to są jakby wszystkie te koneksje. Ponieważ kupiłem tą replikę i mi się to spodobało, potem zaczęliśmy produkować repliki, bo to było niedostępne. Mieliśmy firmy, przedstawicielstwo firmy Tiger. W 2014 roku, 2013 roku nasze państwo zmieniło totalnie przepisy, jakby nie zwracając w ogóle uwagi, czy są takie firmy, czy nie, więc zabroniono rejestrować tak zwanych kitkarów. Produkowałem części do autobusów, do Solarisa i do Volvo jako duża firma i w pewnym momencie stwierdziłem: nie, to nie jest to. Jakby produkowanie 2000 elementów po 5 eurocentów nie interesuje mnie, ponieważ jakby uważam, że mam za duży dar w rękach, że potrafię robić rzeczy, które jakby tworzą piękno tych samochodów. No to stwierdziłem, że zmieniam jakby definitywnie i zaryzykowałem, sprzedałem wszystko, co miałem, tak zwaną ojcowiznę. Naprawdę? Tak, wszystko. Pozbyłem się wszystkiego. Wszystko na jedną kartę pan postawił. Tak, wszystko, dokładnie. Zainwestowałem w stare samochody i rzutem na taśmę po 6 latach proszenia Morgana. Morgan do mnie zadzwonił, ono do mnie z Morgana i powiedział: bardzo, jak nas męczysz od tych 6 lat, a tak regularnie co 3 miesiące pisałem maila. I oni mówili: nie, w ogóle nie ma mowy, nie masz budżetu, nie dostaniesz, w ogóle to musisz kupić tyle, a tyle samochodów demo. Ja mówię: nie, to w ogóle nie pójdzie, tak, w ten sposób. Ja mam, mówię, swój pomysł.
No i tak już wszystko sprzedałem, zainwestowałem w te stare samochody i nagle telefon z Morgana z Anglii, środek lata i mówią, słuchaj, jest, będziesz subdealerem Londynu, możesz, zaryzykuj. Zaryzykowaliśmy. Pierwszy rok od momentu, zaczęliśmy 13 grudnia 2017 roku, o 13. Taką o datę, 13. Mówię, tak, 13. Mówię, dobra, jest, szkoda, że nie ma 2013. Zaryzykowałem. Przez pierwszy rok nie sprzedaliśmy ani jednego samochodu. Tak? Do października właściwie były telefony, jakieś informacje, coś tam. Jeździliśmy na różne eventy, ale generalnie nie było żadnej sprzedaży. I potem od tego października 2018 roku, tak jak Państwo tutaj widzicie, sprzedaliśmy ponad 60 aut w tej chwili, różnych marek, czyli Caterhama, Ariela i Morgana. Ale tylko na Polskę, czy...? Sprzedajemy bardzo różnie, do Dubaju, do Czech, na Słowację, w Ukrainę. Tu jest na przykład Morgan, którego przechowujemy z Kijowa w tej chwili, tak? Trójkołowiec, który w grudniu zeszłego roku został sprzedany. Więc... to jest tak, że ludzie trafiają do mnie, teraz mamy Ariela zamówionego do Holandii. Ludzie trafiają do mnie, ponieważ jakby ta firma to jestem ja, tak? To nie jest sytuacja taka, że przychodzi pan w garniturze i jakby wszyscy mnie gdzieś tam kojarzą. Jestem najbardziej zakręconym dealerem, gdzie jak byliśmy teraz na prezentacji w 25 lutego w Wielkiej Brytanii nowego Super Free trójkołowca, to wszyscy z Holandii, z Belgii mówią, to ten, co się zawsze spóźnia na wideomitingi, no nie? Bartek prosi o dołączenie. Czy pada nazwisko, to jest marka po prostu. Tak, to jest marka, to są lata. Mój ojciec był mistrzem Polski w pojazdach zabytkowych, potem był wicemistrzem Polski i jakby cała ta pasja, całe to hobby gdzieś tam pozostało, tak? Ja też jeździłem na motocyklach, jestem dwukrotnym wicemistrzem Polski w motocyklach zabytkowych i dwa razy w samochodach zabytkowych. Zresztą jest tu, porusza się pani Karolina, która generalnie, ostatnio znaleźliśmy dyplom i ona mówi, jak czwarte miejsce, to w ogóle było najgorsze, jakie mieliśmy. Więc tak jeździliśmy i wygrywaliśmy. Natomiast to, co ja wcześniej powiedziałem, jakby największym problemem dzisiejszej młodzieży jest to, że my próbujemy w wieku lat 16-15, kiedy te dzieciaki kończą szkołę podstawową, powiedzieć im, a teraz się wyspecjalizuj, miej swoją pasję. Tak, wybierz jedno, resztę odrzuć. Tak, resztę odrzuć. I z tego, co widziałem, jakby obserwując dzieci, chodząc do szkół, i taki jest pomysł, bo mamy wyższe fundacje, to jakby dzień dzisiejszy to jest 4 lata pracy, które włożyłem, i po 3,5 roku podjąłem decyzję, że nie emigruję. Bo to było też tak, że jak sprzedałem to wszystko, zainwestowałem pieniądze, dałem sobie 3,5 roku i powiedziałem, że pakuję w dwa kontenery swoje rzeczy i wjeżdżam do Australii. Tak? Natomiast po tych 3,5 roku to jednak się udało, więc zdecydowaliśmy się na zakup ziemi. To, co Państwo tutaj widzicie, powstało od lipca zeszłego roku. Myśmy 7 lipca, tutaj pojawiła się pierwsza bardzo koparka, szybko, tak. A 29 marca została nabyta ziemia zeszłego roku. Także tutaj generalnie budowa trwa cały czas. My szukaliśmy tego miejsca na Google Mapsie i znaleźliśmy jeszcze pustą łąkę po prostu. Tak, mówię, dokładnie. Tutaj coś jest wybudowane już, tutaj tak, coś się tak, zmieniło. Tak, więc myśmy rzeczywiście to zaryzykowali. Jest to wybudowane w takiej technologii. Ja też nie mam 20 pracowników, robię większość rzeczy sam, więc terminy są dosyć odległe, jeżeli chodzi o serwisowanie. Ale tak jak mówię, jest to pasja i generalnie plan jest taki, żeby wyjść, żeby stworzyć tu małe muzeum, ponieważ ja mam te samochody, które tutaj widzicie, też robimy tak zwane restomody, czyli Pagoda z nowymi podzespołami. Jest Ford T, który też jest modyfikowany, tuningowany, ale taki na lata 20 tuning. Jest Minerva, która tam, to jest taki Yeti, wszyscy o niej słyszeli, nikt jej nie widział, bo tak w całości jej nie ma, cały czas jest w częściach i dopiero jak się dołoży to wszystko, ale to jeszcze jest pewnie z rok, żeby widać było samochód. Także mówię, planujemy zrobić tutaj, stworzyć muzeum, tak jak zapraszamy właśnie rzeźbiarzy, osoby, które coś robią, tak? Indywidualnego. Coś, co powstaje z pasji, z pracy rąk. Coś, co generalnie nie jest możliwe do wykonania w tysiącach egzemplarzy w taki sposób. To są jedyne rzeczy. Jeżeli Państwo spojrzycie na każdy z tych samochodów, to są wszystko Morgany, tak? Mamy tutaj do dyspozycji raz, dwa, trzy. Był czwarty, piąty, kremowy, szósty, tak. Siódmy stoją w garażu, ósmy właściwie, jeszcze dwa.
nie ma dwóch równych, tak? Mamy do wyboru 1200 kolorów nadwozia, mamy do wyboru 14 kolorów skóry w dwóch gatunkach, mamy 7 kolorów dachu, więc to jest masa. Możemy sobie wybrać taką, a nie inną lamówkę, taki, a nie inny kolor kół, taki inny rodzaj kół, łącznie ze szprychowymi. Ile trwa taki wybór? Przychodzi do Pana klient, który mówi, chciałbym taki i taki samochód. I jak to wygląda? Znaczy, to jest tak, przychodzi i mówi, chciałbym taki, a taki samochód, przecież mam specyfikację, to jest to, o czym marzę, po czym... Tak. Przyjeżdża, 1200 kolorów. Tak, przyjeżdża i to ja wybieram i potem jest tak, no tak, dobra. I średnio, mija za znaczy, to jest tak, średnia powrotu klienta to jest od pół roku do roku. Od momentu, kiedy klient do mnie zadzwoni i powie, dzień dobry, jestem zainteresowany, chciałem kupić samochód, to jest średnia. Oczywiście są klienci, którzy mailowo, mam też takich klientów, którzy załatwiają mailowo i w ogóle nie odezwą się do mnie i tak. Samochód jest dostarczony, ale to są auta, które co ciekawe przejeżdżają w swoim życiu 800-1000 km, tak? Mhm. A tutaj widzieliśmy kolegę, który odebrał auto koniec marca i ma już 3500 km, tak? Więc ja zrobiłem w zeszłym roku moim Morganem prywatnym pomiędzy kwietniem a grudniem 17 tysięcy kilometrów. Tak, także tak to mniej więcej wygląda. Więc to są samochody, które już mają klimatyzację, jeżeli chodzi o Morgana. Caterham nie, Caterham jest zupełnie innym samochodem. To jest taki go-kart, którym jeździmy, gdzie wciskamy się w ramę i właśnie czujemy cały czas. Ja na przykład nienawidzę wersji szerokiej, chociaż jakby dla większości ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj nowymi BMW albo Audi, tak, powinienem właśnie wybrać taką szeroką wersję. Ale jednak jestem purystą i taki bazowy Caterham, który produkowany jest w tej chwili już 65 lat. A tego Morgana, którego tam widzimy z tyłu, który jest remontowany, to jest Morgan, to jest model 4.4, ten akurat egzemplarz jest 63, ale Morgan 4.4 w 55 roku, który powstał, jakby jego wersja, to jest dokładnie kształt, który Państwo widzicie w najnowszym Morganie w 2020 roku, tak, tak. W 2022 roku, więc to są samochody, które jakby Morgan jest w ogóle i tak samo Caterham. Ariel to jest ekstremum nowoczesne, tak? To jest, to kupują ludzie, którzy mają Lambo, Ferrari. A Caterhama kupują wieczne chłopaki, tak? To są dzieciaki, które rzeczywiście gdzieś tam... Tak, go-kart, jest, zajebiście, było tu jedynka, bum, skrzyżowanie. Czuję się wiatr we włosach, tak, i dokładnie. W rękach. A jeżeli chcemy sobie jechać na południe Europy, Morgan, który ma klimatyzację, ma ABS, będzie miał już niedługo kontrolę trakcji w nowszych modelach, no to jest zupełnie inny wybór, tak? Więc jest zupełnie inna grupa klientów. Mamy też trójkołowe Morgany, tak? Stare, które przestali produkować, teraz weszła ta właśnie wersja Super Free. Będziemy robić w październiku też imprezę, jakby oficjalną polską prezentację tego modelu Super Free. Więc tak jak mówię, to nie jest tylko sprzedaż aut, tak. To jest jakby cała ta pasja dookoła, to są ludzie, bo gdyby nie ci ludzie i gdyby nie te pasje, to tych samochodów by nie było. Ten pan przyjechał z Koszalina dzisiaj. O, proszę. Bez szyby przedniej i ten klient odbierając takiego Morgana w końcu listopada, on zdejmuje dach, zdejmuje boczki i on wsiada i leci do Koszalina. Także i on teraz w nocy wróci do Koszalina, tak, tym samochodem. Wierzę. Także to jest... To jest najbliższe temu, co było w latach, w tej najwspanialszej erze motoryzacji, w latach 20., 30. i 50., tak? Bo potem, no to już są obudowane samochody. Tak, nowoczesne. Ze wszystkimi systemami bezpieczeństwa. Tak, ale aczkolwiek Morgan w tej chwili w najnowszej wersji to są specjalne strefy, to jest klejone aluminium, jedno z nielicznych na rynku. Klejone aluminium tak samo jak Lotus, jak Aston Martin. I to są auta już tak jak mówię, z ABS-em, z wspomaganiem kierownicy, z klimatyzacją, z ogrzewanymi fotelami, to wszystko można sobie wyspecyfikować, tak? Ale tu warto też powiedzieć, że każdy ten samochód jest indywidualnie produkowany, nie, to jest, bo tak, to jest pewien rodzaj rzemiosła, tak? Znaczy nie ma czegoś takiego, bo idziemy do salonu BMW i tam pan mówi, to dla Państwa mamy taki specjalny egzemplarz i on tam stoi w Hamburgu, wie pan, bo akurat tam na stoku je mają. A tu jest taka sytuacja, dzień dobry, bo ja chciałem kupić, no i fajnie, no i co dalej, no ale wie pan, to może coś ze stoku macie, nie ma czegoś takiego jak stok. Morgan, Caterham i Ariel nie mają samochodów stokowych. My dwa razy do roku organizujemy wycieczkę do fabryki, można wejść, jakby jeżeli się do nas napisze, to zbieramy ludzi i dwa razy do roku jedziemy do fabryki.
i oprowadzamy po fabryce. Można podejść i właściwie dotknąć i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy to tworzą. Tak? A to jest fabryka niewielkich rozmiarów? To jest 250 osób. Nie ma czegoś takiego. Nie, te samochody są przesuwane, przepychane z miejsca na miejsce, ręcznie, na specjalnych wózkach. Wszystkie budynki, które powstały i zostały zakupione przez rodzinę Morganów w 1912 roku, funkcjonują jako fabryka. I to są te same budynki. Narzędzia, najstarsze narzędzia datowane są na lata 30, którymi się tam pracuje. Oczywiście jest też nowoczesna technologia, tak? Morgan to największy element tłoczony w tej chwili w przemyśle motoryzacyjnym z aluminium, tak? To są przednie błotniki Morgana. To jest pełna elektronika w tej chwili, ponieważ cała technika najnowszego Morgana w tej chwili to jest BMW. To jest w przypadku modelu Plus Six, Supra i Z3, a w przypadku 4 tej wersji Plus 4 to są auta BMW 330, ja nie pamiętam modelu, to jest chyba G20, to najnowsze, co policja nas ściga, tak ukochanie, to mamy ten sam silnik, tylko tyle, że Plus Six z 330-konnym silnikiem waży 1080 kg. Tak. Caterham z najsłabszym silnikiem 77 koni o 660 cm3 waży 430 kg. Ariel, który ma 330 koni, waży 570-590 w zależności od wyposażenia. Czyli ta moc do masy jest bardzo wysoka. Olbrzymia i tak. Ten stosunek. I jest jeszcze jedna rzecz, czego ludzie, którzy nigdy nie wsiedli do takiego samochodu, nie są w stanie sobie wyobrazić. Mamy auto, które waży tonę i które ma 200 koni. To jest zupełnie co innego niż to jest auto, które ma 500 kg i ma 100 koni mocy. To ultralight, to odczucie lekkości samochodu, jego możliwości wprowadzania w poślizg. Autentycznie to jest chuligan. Caterham jest chuliganem. Stoi się na światłach i tylko się czeka. Zielony, jedynka, buch, bok. No nie? I potem trzeba tłumaczyć panu policjantowi, że to było jednak opanowane i w ogóle. Zamierzone. Tak, ale my będziemy teraz w ogóle dla klientów też od jesieni mieć szkolenia na wynajętym torze. Także będzie można też się nauczyć jeździć tymi samochodami. Na razie to są klienci indywidualni, którzy kupili, natomiast planujemy w przeciągu przyszłego roku mieć auta nasze takie do driftu, do demonstracji. Czyli plany na przyszłość ma pan takie dalekosiężne? To jest w ogóle część, bo największe plany wiążemy z Mercedesem Pagodą, która jest z układem napędowym od CLK AMG, która wygląda jak stary samochód, ale ma 340 koni. I generalnie to są bardzo duże plany i to jest projekt, który jeszcze zajmie mi około 2 lat. Ale to zamierza pan wyremontować? Znaczy to ma być produkcja. To ma być produkcja? To ma być seryjna produkcja i ma to być tak na cały świat. Dlatego też wersja, którą w tej chwili robimy i projektujemy, jest wersją z prawej strony z kierownicą, ponieważ lewo strony mają wszyscy, a myśmy wyszli z założenia, że Singapur, Indie, Dubaj i inne też są, że tak powiem, rynkami zbytu. To ja chciałam wrócić jeszcze do tej pasji i powiedzieć wszystkim młodym ludziom, że warto ją rozwijać, bo można od małego garażu, od pasji zaczerpniętej od taty i od swojego dziadka przejść do produkcji oryginalnych samochodów, które pan zamierza sprzedawać na cały świat. Gdyby pan miał powiedzieć młodzieży jedno albo kilka takich zdań motywacyjnych, czy warto rozwijać swoją pasję, bo nawet jeżeli ktoś ją ma, to często gdzieś ją zawiesza, idzie jakąś standardową ścieżką, taką jak idą wszyscy. A czy warto czasem pójść pod prąd i rozwijać swoje marzenia? To znaczy tak, słuchajcie, na pewno w swoim życiu będziecie mieli masę razy przyczaśnięte paluchy i brudne te paluchy, bo pasja to nie jest garnitur, tak? Ale jeżeli macie tą pasję, to obojętnie ile, to do widzenia tutaj kolegom, to obojętnie ile razy się potkniecie, to każde potknięcie to jest nauka. I każdy wasz raz, kiedy wam się coś nie uda, kiedy skrzywicie, kiedy wam pęknie szyba, kiedy po raz czwarty będziecie rozbierać tą skrzynię biegów, albo jako dzieciaki po raz dziesiąty będziecie rysować ten rysunek, to przy tym 11 razie może wam się uda, może wam się nie udać, może wam się udać dopiero przy 20 razie. Ale jeżeli czegoś chcecie, tak, to warto kontynuować. I to jest jedyny sposób, żeby być najlepszym, bo tak naprawdę tylko ci, którzy są naprawdę dobrzy i najlepsi, i to nie chodzi o takie ambicje, żeby przejść do przodu, żeby na siłę.
ale jeżeli będziemy naprawdę doskonali i będziemy chcieli się uczyć cały czas, bo to jest też bardzo ważne, bo pasja, jedną z i to już na koniec, tak żeby nie przedłużać, pasja to jest wieczna nauka. To nie jest moment, kiedy możemy powiedzieć, nauczyłem się. W momencie, kiedy mówię sobie, wiem wszystko, umiem wszystko, straciłem wszystko. Wiem, że nic nie wiem. Tak, wiem, że nic nie wiem, dokładnie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.